Jedziemy na Starówkę. Tak, jedziemy. Wiesz, na jakiej dzielnicy jesteś? Na Pradze. No to sobie uważaj, gówniaro. Przepraszam. No, wybaczam, ale to ostatni raz. Dobrze. Maseczki nosimy na nosie, pamiętajcie. Tak jak na załączonym obrazku. Przyjaciółki, słuchajcie kochani, idziemy, nie wiem gdzie, ale idziemy, robimy content. Najlepszy polski kanał vlogowy, to mój. Kocham prezydenta Dudę. Dlatego mam do niej taki szacunek. Może zwyczajnie brak mi taktu, ale wierzę w ciebie, moje sakra. Wolność bezwzględnie uderza. To był dostęp. Panie, popogosła chwilę. Gdy problem to było. Zyski chwilowo są mniejsze niż koszty. Sakrum jest zmieni lekki podmuch wiatru. No pewnie, może już wejść w telefon. Nikt nie może zakryć. Że to już nie ma mnie sprawa. Udzielam z tobą każdy dzień. Sprzedaję myśli byle. Jak ja myślę. Cały ten makaron, nie. Chyba jesteś nienormalna, co ty chcesz całe osiedle wykarmić? Ja jem dużo. I krótki czas gotować, 2 minuty tylko. Nie, to się gotuje dużo niż 2 minuty, ale musi być al dente, pamiętaj. Tak, nie, to dostaniesz koła w pysk. Posłuchaj, jak zrobię... jak przyjedzie Tomek, Ewelina i sąsiedzi przyjdą, takie dziwne odgłosy dochodziły z tego mieszkania. Tak będzie. A tymczasem my śpiewają za bajm. Tak, wsypiasz, wiesz, łyżeczki Nescafe i to jest taka dobra. Mleko 0,5%. Kto pije mleko 0,5%? Ja. Jak mieszacie sobie kawę albo herbatę, to w którą stronę to robicie? Bo oczywiście, że w prawo. Ja, jak macie po prostu kawę albo herbatę. Kawa. Nie? Jest kawa. Kawa, widać. Powiedziałaś już czy nie? Nie. Dobra, to słodzę sobie. No. I teraz mieszamy w prawo. Nie, w ogóle zupełnie nie. Taka jest zasada, nie da się w lewo. W lewo, przecież to się... Jak się miesza w prawo, daj no. No w prawo, właśnie i szybko, i sprawnie. I Natalia gotuje, taki program. No. Wylejesz. No nie wyleję właśnie, bo mieszam w prawo. Jakbym mieszała w lewo, to bym wylała. No to pomieszaj w lewo. W lewo jest zupełnie inna bajka. Jak można mieszać? Jak to się robi? Robi się w ręce po prostu. Ty masz dupę krzywą. No, a ty masz płasko. Coś może w tym być. No dobra, już nie mieszaj, bo mi odkręcisz kawę. I nie będzie słodka. Miesza się kawę w prawo, dlatego że, ej no słuchajcie, wszystko co prawe jest bardziej, znaczy no chyba, że ktoś jest leworęczny. Ale ogólnie, jeżeli ktoś jest praworęczny i ma bardziej sprawną prawą niż lewą rękę, no to naturalne jest, że miesza w prawo. Wiesz, jak osoby leworęczne mają skłonności psychopatyczne? Leworęczność jest choroba, tak. Na serio, nie kłamiemy was. Badania generalnie mówią, że osoby leworęczne to osoby chore, tak. Tak. 70% badanych tak odpowiedziało. Kocham prezydenta Dudę. Kocham prezydenta Dudę! Nie ma... Dzisiaj, ja kiedyś i dzisiaj nawet chcę być syreną. H2O, pomóżcie mi. Przykro mi syrenko z Warszawy, że ci się nie udaje. Przez ciebie najadą się strachu i samopoczucia. O, wyrazy z poczucia. Podoba się moja brew? Mhm, nie. Wyglądać jak patologia. Nie tylko wyglądam, ale też jestem. Trafna uwaga. Jakbyś zamieszała w lewo, to byłoby lepsze, ale... Ej, muszę ci coś powiedzieć. Nie jesteś lesbijką. Skąd wiedziałaś, masz mnie? O, kiedy będziesz prowadzić dzieci do bierzmowania? Fajnie, byś miała online, ja bym im poprowadziła. Powiedziała, nie idźcie. Za tydzień mam. Początkowo nawet odwołałam. Powiedziała, nie idźcie do bierzmowania. Stop, herezja. Ty jesteś herezja, ty jesteś Babilonem. A ty jesteś heretyczką. Ale jesteśmy miłe dla się. Ekumenizm w praktyce. Opowiedz o tych dzieciach, co ich szkolisz. Ej, no przygotowujemy dzieci do bierzmowania i fajnie, w sensie... Ale dlaczego ty to robisz? Dlatego, że... Kto ci dał? No jest jeden jezuita, który szukał ekipy do tego z duszpasterstwa.
I Ula, moja liderka, się do mnie odezwała, czy bym chciała, powiedziałam, że tak. I mam. Chciałabym, żebyś prowadziła moje spotkanie do wyrzmowania. To by było złe. Nie, to było dobre, bo chciałabym namłodzić. No, jak ale to na spotkaniach puszczali piosenki z młodości księdza. I fajnie, w sensie ja uważam, że to jest w ogóle bardzo dobry pomysł, żeby takie, w sensie, żeby młodsi prowadzili, nie księża, grupy do wyrzmowania, dlatego, że... Nie dyskryminuj. Nie, nie dyskryminuję, ale to jest w sensie zupełnie inaczej widać takie zaangażowanie i taką szczerość w dzieciakach. No, naprawdę. Fajnie, ja to lubię w ogóle takie... Prawda! Na zdrowie. Prawda. Nie mówi się tak to do mnie, nie? Na zdrowie. A czemu? Bless you. Bless you, teacher, bless you. No, ale tak, no to uważam, że właśnie do bierzmowania tak fajnie, jeżeli ktoś jest inny zaangażowany niż tylko ksiądz, bo jakby bardziej legitnie jest rozmawiać z osobą, która jest prawie w twoim wieku, niż z osobą, która jakby musi cię przygotować do bierzmowania, bo jest księdzem i jest za to odpowiedzialna. Nie, no, musieli do pójścia do bierzmowania. Ja w trzeciej gimnazjum nie chciałam iść, jak już miałam taki moment, że nie, to jest koniec. I mama mi dozowała internet, udało jej się mnie przekonać. Ale właśnie szkoda, w sensie ja uważam, że nie powinno się do takich rzeczy zmuszać, że to jest jednak wolna decyzja i że każdy powinien sam się zastanowić, czy chce, czy nie. Tak samo pewnie myślisz o chrzcie. Pług dla ciebie. Serio, pług dla ciebie, to było dobre. Nie, o chrzcie myślę inaczej. To już nie poruszajmy tego tematu lepiej. Masz rację, to jest dobry pomysł, żeby nie poruszać tego. Okej, woda się gotuje, makaron trzeba wrzucić. Powiedz tylko ile. Tylko osób wodę. Odposobiłam już. A weź to złam na pół, szybciej się gotuje. Nie. Właśnie fajnie, tyle? No myślę, że byli git. Tak sobie myślę, że mogłabym naprawdę z Severiną mieszkać. Czuję, że gdybyśmy razem mieszkały, to byśmy się bardzo dobrze dogadywały. Jakbyś przebierała mi pościel. A ty byś ścieliła. Może być, ale nienawidzę przebierać pościeli. Po prostu mnie to tak denerwuje, że mam ochotę wszystko rozrzucić i rozwalić. Ej, a wiesz co jest gorsze od zakładania pościeli? Składanie prześcieradła. Ty w mojej pościeli? Składanie prześcieradła z gumką. Z gumkami często jest problem, dużo problem. Dlaczego my się przyjaźnimy? Zmiana perspektywy, teraz ja po prawej. Jasna panienka oświecona. No i tak powinno być, bo ja po lewej, ja lewo zawsze, ty zawsze w prawo. Nie, ja zawsze w prawo, moje serce jest po prawej stronie. Nie wiem, nie pasuje mi do ciebie taka prawica, wiesz? Co? Naprawdę, nie pasuje mi do ciebie prawica. Ja bym powiedziała, że ty nie jesteś tak totalnie w prawo, ale... Mimo wszystko 8 gwiazdek. Nie można tak robić. Można. Panuje Prawo i Sprawiedliwość. Tak? Tak powiedział Pan Jezus. A jak Pan Jezus powiedział? Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem! No, ale musisz zrobić jeszcze mięso mielone. Ja tutaj zaraz wyciągnę. Natalia gotuje mięso mielone. Robimy spaghetti bolognese. Znaczy Ewelina będzie robić, dlatego że ja nie bardzo potrafię gotować takie rzeczy. Nie umiem mięso robić. Dzieciom... I w mowę polską, ojczystą. Ale na szczęście moja ukochana przyjaciółka. Zapisałaś to, on to widzi, wiesz o tym. No i co, sam muszę popatrzeć w nocy? Ej, fajnie, jesteś taką fajną przyjaciółką dla mnie, miłą i kochaną. Żartowałam. Nic z tego, co powiedziałam przed chwilą, nie jest prawdą. Dzisiaj musiałam tyle walczyć, żeby ściągnąć Ewelinę z łóżka. A ja się chciałam obudzić w równoległej rzeczywistości, w której jej nie znam i nie muszę wstawać z tego łóżka. Przysięgam. Nie pamiętam, kiedy tak bardzo nie chciałam się wstać jak dzisiaj. Ale to dlatego, że to pierwszy dzień, w którym naprawdę mogłam nie wstać. Nie pamiętam, kiedy miałam dzień, w którym mogłam nie wstać. Ej, wyłączyć już ten makaron? A weź spróbuj na przykład. Nie, wpadłaś na to, czy tak nie bardzo? Nie. To wyciągnij sobie jedne i spróbuj. Włóż tam rękę. Ile ty masz lat, że ty makaronu nie potrafisz gotować? Ja umiem, ale nie taki. I co, dobry? Fuj. Nie, twardy. Al dente. Także kochani, robimy spaghetti, będzie dobre. Polecam, Ewelina... Luśtyk. Ewelina to najpiękniejsze imię na świecie, zgódźcie się. Natalka! Uwielbiam, jak ktoś do mnie mówi Natalka, to jest tak ładnie. Nie wiem, jak ktoś do mnie mówi Ewelinka. Ewelinka, no to się nikt do mnie nie mówi Ewelinka. Ale nie no, ale tak na przykład nie, ja nie nazywałam dziecka Ewelina. Nie podoba mi się to imię. Nie, Ewelina sensie... to jest najwspanialsze. Ewelina jest bardzo ładne, ale Ewelina jest takie długie. Długie? Tymczasem Natalia to ma tyle samo liter. No i co? Fuck you! Dobra, ale nie, tak mi brzmi tak długo. Nie, w sensie mi się podobają takie imiona, w których można mówić do kogoś zdrobniale. I to jest taki, na przykład właśnie Gabriela, ale Ewelina jest takie długie. Jest bardzo ładne imię, jest długie imię. Tymczasem Ewelina długie imię, Gabriela. Gabriela, właśnie Franciszek to jest, ale Ewelina jest takie długie. Jest takie super tak, ładne krótkie, imię. Ładne. Jest długie, jest długie, brzmi poważnie, ale każdy mówi do Franciszka Franek. Nie, ja właśnie jak będę mieć dziecko, to pierwsza mu daje właśnie Jan, drugiemu daje Paweł. Jesteś przesadą totalną. Dobra, do ciebie Paweł takie nieśmieszne rzeczy, a mnie też ogólnie, ale... No właśnie. Dobra, koniec tego. Dobrze. Makaron Luśtyku gotowała, więc... Dobry, powiedz, że dobry. Nie bardzo. Powiedz, że dobry. Jakby... Szkoda, że nie ma takiej funkcji, żebyście mogli spróbować, co to jest, ale tyle zabrakło, żeby on był rozgotowany. Sobór.
Kaciuku, słabo. Zero szacunku do mnie masz. Coś w tym jest. Ej, to jest bardzo ładnie zrobione. Jak przez gardła. Całe szczęście, że makaron jest dobrze. Jak to wygląda? Cała reszta jest beznadziejna, ale makaron jest przygotowany. Poczekaj, tak poza kamerą, okej? Okay? Jak będzie niedobry, to mów, że zarąbiste najlepsze, okej? Okay? Okay. Bo szukam męża. Dobra. Jakie pyszne. Naprawdę, Ewelina, gotuje najlepiej na świecie. Naprawdę, zgłaszajcie się, kochani, bo myślę, że warto taką żonę właśnie, która tak gotuje. Mhm. Dobra, tak serio, to dobra, czy nie? Mhm. Ta, da się zjeść? Mhm. Dobra. Pycha, serio. Jesteś odklejona. Śpiewaj. Śpiewajcie i grajcie mu! A Rihanna zaśpiewaj. Nie umiem. Kanikuły, dawaj. Nic nie umiesz. Wyłącz to i zagraj coś sama, dobra? Chyba chcesz dostać w pysk. Otóż nie. Co się patrzysz? Słuchaj ci. Siema mordy, witam serdecznie, dzień kolejny. Dzień kolejny kuchennych rewolucji. Ej, ale ładnie wyglądam w tym świetle. Nie mogłam tego tak trzymać, ciężkie. Lubię właśnie. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Jabłuszko! Patrzcie, tam obiad, który zrobiłam dzisiaj, bardzo dobry był. Jak by ci smakował? W ogóle nie nagrałyśmy tego, nic. Ale zrobić, naprawdę jest tak smaczny. Wszyscy tak mówią. Wszyscy? To znaczy ja i Luśtyk. I Dominika. Dominika. To jest Dominika, moją starą, nie powiem wam. Jaki masz problem z osobą? Znak zapytania. Niekoniecznie jesteś mądra. W dupę ze to nie zrobię tego, bo byłoby to niewskazane. Czekaj. A wiecie co, kochani widzowie? Mój wujek to walczy pod Monte Cassino. I zdobyli ten klasztor benedyktynów. Tak było. Potwierdzone info. Ej. No. Wiesz, do czego jest ta patelnia? Do czego? Do smażenia, do czego? I widzisz, że zakręciłaś mleko, bo też się ten... Nieprawda. Oczywiście, że tak, zobacz. To oczywiście, widzisz, że nie. Widzisz? To tam się ulało spod nosa, bo jesteś gówniarzem. 0% tłuszczu. Kto normalny pije mleko 0% tłuszczu? Przecież to jest woda pokolorowana na biało. Białą kredkę ci wrzucili do wody. A ty się nabrałaś. Nie powiem, że ci kredkę białą wrzucili. Gdzie? W tupę. Tak, chciałabym właśnie tak z włosami zjeść, to by było fajnie. Co by coś śmiesznego? Nie jestem śmieszną osobą. No dawaj, bo pokaż ciebie. Nie. Dawaj, pokaż, jaka odklejona jesteś. Powiedz coś po bartoszycowemu. No dawaj, to ja po piotrkowskiemu coś powiem. Ale ty po piotrkowskiemu masz łatwo powiedzieć, dlatego że wy macie jakąś taką dziwną gwarę. To jest kujawska gwara i to jest bardzo zabawne, że na krawężnik mówicie burtnik. O co w ogóle chodzi? Burtnik na krawężnik? Myślę, że to jedno z normalniejszych powiedzonek. A jakie są nienormalne? Bździągwa. Ja się ciągle uczę. Bez przerwy. Jak się nie uczy tego, co mam powiedzieć, to się uczy tego, co będę chciał powiedzieć w przyszłości. I wydaje mi się, że warto w związku z tym, więc czytam jakąś książkę. A jak nie, to języki obce, nowe słówka. W samochodzie się uczę, jak jadę. W samolocie, kiedy lecę. Ja się cały czas czegoś uczę. Co? Jak dzisiaj było na studiach? No, fajnie. Fajnie było. Lubię moje studia. Ja też lubię twoje studia. Czemu lubisz moje studia? Czemu lubię twoje studia? Mhm. Mówisz po pierwsze to tak, za cicho. Trzeba być tak, trzeba się przyzwyczaić, tak? Do czego się przyzwyczaić? Do mówienia głośno i wyraźnie. Głośno i wyraźnie. Dlaczego lubię twoje studia? Nie wiem. Nie, nie wiem, no nie wiem dlaczego lubię twoje studia, bo ty je lubisz. Dyplomatyczna odpowiedź. Pięknie. Podobasz mi się. Bo ja ciebie kocham. I ja wszystko dla ciebie zrobię. Przyjaciółki, wyznaję sobie miłość. Koncertu dla pieska. Do suczki. To jest ale prymitywne. To jest tak aż obrzydliwe. To jest tak prymitywne, totalnie. Nie, ale jak z kim przestajesz, taki się stajesz, więc ciężko przy tobie być inteligentną osobą. Nie mogę jak się siedzieć. Co wam dziewczę? W czoło. Trochę niżej, trochę niżej. Proszę księdza Bernardyna, bo my chłopcze to rozpusta. Całowałeś dziewczę w usta.